właśnie z napisu na lustrze w języku English dowiedziałam się, że jestem piękna. Jako, że tu jest pięknie i ja jestem piękna, to zasłużyłam sobie teraz na mały odpoczynek. No, możemy sobie zrobić paznokcie, wywoskować ciało, uczesać włosy, a potem usiąść w tym fantastycznym barze, który ewidentnie przypomina nam lata 20. I zobaczcie, w jaki prosty sposób. Tutaj mamy podziały znowu zrobione na bazie stalowych konstrukcji, ale wsadzono tutaj ryflowane szkło, które przepięknie nam rozbija światło. Ale mamy mnóstwo mebli kolorowych i pięknych w różnych kształtach i plusz, czyli ten materiał, który najlepiej gra ze światłem, odbija to światło i sprawia, że mamy ochotę na meblach, aż usiąść. Sofa Chesterfield, ale w takim trochę industrialnym wydaniu. Zobaczcie, klasyczna góra, a na dole mamy nóżki metalowe. I absolutnie przepiękny bar. Przepiękny wzór z aluminium prawdopodobnie, który trochę przypomina frędzle z lat 20. tak chętnie wykorzystywane, albo takie lampy, kojarzycie, które były ze szkła robione. No absolutnie przecudne, zobaczcie, okrągła lampa i jeszcze nawet to mamy podkreślone na posadce, to też jest taki wzór z lat 20. Nie tylko w czasie możemy się tutaj przenieść w tym barze, ale też możemy się przenieść geograficznie. Zobaczcie, że to sztuczne kwiecie na tej metalowej konstrukcji sprawia, że czujemy się trochę jak w Paryżu wczesną wiosną, kiedy wszystko rozkwita i te alejki są pełne takiego klimatu. Jeżeli projektantom chodziło o to, żeby stworzyć miejsce, gdzie poczujemy się całkowicie dopieszczeni w cudownym klimacie, to naprawdę zdali ten test na piątkę.